Cześć, dzieciaki. Strasznie jest mi przykro, że nie możemy zobaczyć się w normalny sposób. Mam nadzieję, że już wkrótce to nastąpi. Dlatego zapraszam Was na takie internetowe zajęcia muzyczne. Zastanawialiście się kiedyś, co to jest w ogóle muzyka? Muzyka towarzyszyła człowiekowi w zasadzie od zawsze. W pracy, w domu, w polu, naprawdę wszędzie. Muzyką możemy tak naprawdę działać na wyobraźnię naszego słuchacza. Możemy na przykład malować obrazy typu taniec szkieletów. Słowo muzykę pochodzi z greckiego języka i w zasadzie oznacza wszystko to, z czym były związane muzy, czym się opiekowały muzy. Tak więc nie chodzi tylko i wyłącznie o muzykę w takim rozumieniu, jak my dzisiaj sobie wyobrażamy, ale chodzi również o taniec na przykład, o wszystkie artystyczne rzeczy. Natomiast słowem muzikos nazywano po prostu ludzi wykształconych. Dzisiejsze rozumienie muzyki zawdzięczamy między innymi świętemu Augustynowi, czyli sięgamy tak naprawdę bardzo do jakichś czasów, aż do średniowiecza. Święty Augustyn mówił, że muzyka jest związana bardzo z matematyką, łączył ją z proporcją, z liczbą i z miarą. Tak więc, co to jest właściwie muzyka? Najprościej mówiąc, dzisiaj muzyką nazywamy ciąg dźwięków, czyli takich występujących jeden po drugim, zorganizowanych w czasie, tworzących pewną całość. Muzyką też nazywamy sztukę tworzenia utworów, kompozycji. A teraz spróbujmy sobie powiedzieć o niektórych cechach muzyki. Według mnie wystarczy, jak sobie powiemy na początek o paru z nich. Pierwszy z nich to dźwięk. Fala dźwiękowa to zaburzenie w ośrodku sprężystym. Serio? Serio? Najprościej mówiąc, dźwięk to jest to, co słyszymy. Dźwięk może być długi. Może być krótki. Może być wysoki. Ale może być też niski. Dźwięk może mieć różną barwę. Na przykład może być skrzypiący, może być piszczący i w zasadzie jakikolwiek sobie tylko wymarzyć. Kolejną cechą, o której chciałbym Wam króciutko powiedzieć, jest melodia. Melodia to też ciąg dźwięków, ale występujących według określonych zasad, o których sobie kiedyś tam, mam nadzieję, jeszcze powiemy. Jest to też najbardziej charakterystyczna, najbardziej słyszalna część, na przykład piosenki. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Rytm. Jest to sposób, w jaki występują po sobie dłuższe i krótsze dźwięki, a nawet pauzy, czyli ciszę. Tempo. Tempo jest to, najprościej mówiąc, szybkość wykonywania danego utworu. Teraz, żeby sobie pomóc w prosty sposób wykonać piosenkę, utwór, możemy wykorzystać takie urządzenie, które nazywa się metronom. Metronom, podobnie jak zegar, wystukuje nam regularny puls danego tempa, który po prostu chcemy otrzymać, w którym chcemy zagrać daną piosenkę. Możemy rozróżnić trzy podstawowe rodzaje tempa. Wolne, umiarkowane i szybkie. W muzyce
muzyce bardzo często określa się tempo przy pomocy włoskiego nazewnictwa. I dla przykładu, grave, to będzie wolne tempo, oznacza ciężko. Moderato, umiarkowanie. Oraz allegro, żwawo, szybko. Spróbujmy sobie teraz wykonać takie ćwiczenie. Posłuchajcie kilku utworów i spróbujcie określić, w jakim tempie one są zagrane. Oto pierwszy z nich. Zgadza się. Ten utwór był zagrany w bardzo szybkim tempie. Drugi. Ostatni, trzeci, tak, był w takim średnim, umiarkowanym tempie. Muzykę możemy podzielić na kilka różnych rodzajów. Podziałów jest wiele, natomiast myślę, że wystarczy, jak sobie powiemy o kilku z nich, takich naprawdę bardzo podstawowych. I tak na przykład, możemy podzielić muzykę ze względu na to, gdzie będzie wykonywana, czyli na przykład muzykę teatralną i muzykę filmową. Możemy muzykę podzielić ze względu na to, do jakiego słuchacza jest skierowana. I tak na przykład mamy muzykę popularną, którą możecie sobie posłuchać w radiu, w internecie. Muzykę tak zwaną poważną, chociaż właściwie powinno się mówić muzyka artystyczna, która jest skierowana do takiego bardziej wyszukanego słuchacza. Oraz muzykę tradycyjną, ludową. Muzykę podzielimy też ze względu na to, kto ją wykonuje. Będziemy mieli w tym momencie muzykę wokalną, czyli taką wykonywaną przez wokalistów, oraz muzykę instrumentalną, czyli wykonywaną przez same instrumenty. Możemy też mieć muzykę chóralną, wykonywaną przez cały chór. Okej, dzieciaki, to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Zapraszam Was do oglądania następnych filmików i do zobaczenia wkrótce.